Witajcie kochani ponownie. Cieszę się, że tu jesteście. Nawiążę troszeczkę do tego, co powiedział brat Antero o tym, że wielu bardziej umiłowało grzech i umiłowało świat niż Pana Boga. Zacznę może od wersetu z listu apostoła Pawła do Koryntian, z pierwszego listu, rozdział 6, wersety od 9 do 11. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi niektórzy z was byli, lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga. Przychodząc do Boga, powierzając Mu się, chcąc, by Pan Jezus zamieszkał w twoim sercu, musisz pokutować. To bardzo takie niewygodne słowo, pokuta, ale to nie jest to, co zazwyczaj jest rozumiane przez to. Pokuta to nie jest zobowiązanie do jakichś wielkich wyrzeczeń za to, co się kiedyś zrobiło, to nie jest biczowanie się. Pokuta to następuje wtedy, gdy ty przychodzisz do wszechmogącego Boga, wyznajesz Mu swoje grzechy i odwracasz się od nich, postanawiasz nigdy więcej ich nie robić. Jeżeli w twoim sercu pojawi się chęć, to możesz być pewien, że ta chęć pochodzi od Boga, bo Bóg chce, żebyś był czysty. Jeżeli ty chcesz być czysty, to będziesz, bo Bóg daje chcenie i Bóg daje też wykonanie. Tak więc nie ma co się tego bać, tylko trzeba przyjść i pokutować. A co z tymi, co już się nawrócili? Czy oni nie grzeszą w ogóle? Zdarza się. Zdarza się, bracie. Zgadza się. Ale co wtedy robić? Czy wtedy rozpoczynać wszystko od nowa? Przychodzić znowu, powierzać się Jezusowi, znowu przechodzić to wszystko? Nie. Wtedy trzeba od razu pokutować, od razu przeprosić Boga. Chrześcijanin szybko pokutuje, jeżeli mu się zdarzy zgrzeszyć, szybko pokutuje i wstaje i idzie dalej w kierunku wyznaczonym przez Boga. I to jest bardzo proste. Oczywiście może pojawić się pytanie, zadają ludzie pytania, a skoro już się nawrócę, powierzę się Bogu, będę pokutował, to znaczy, że ja już nie mogę robić nic, co mi sprawiało przyjemność w życiu. No cóż, może się zdarzyć, że pewnych rzeczy nie będziecie już robili. To tak jak ja, który przez 20 lat ciężko piłem, dużo piłem alkoholu i Bóg mi to zabrał. Gdy Go o to poprosiłem. On zabrał mi całkowicie chęć picia. Ja, swego czasu zatwardziały alkoholik, w tym momencie mogę pracować w miejscach, gdzie alkohol leje się strumieniami. I nie mam z tym żadnego problemu. Przez pół roku jeszcze po nawróceniu paliłem papierosy. Postanowiłem rozprawić się z tym. Czy jakieś straszne przygotowania były do tego potrzebne? Nie. Nie kupowałem żadnych plastrów, nie szykowałem się. Tylko po prostu pomodliłem się do Boga. Poprosiłem, żeby mnie uwolnił od tego i od tamtej pory nigdy więcej nie zapaliłem papierosa. Proste, oczywiste. I wy też tak możecie. Ale to takie przykłady dosyć skrajne. Alkohol, papierosy. Ludzie często się pytają, a to co, to ja już nie będę mógł filmu obejrzeć, nie będę mógł iść do kina, nie będę mógł iść potańczyć. Wszystko możesz. Ale mając Ducha Świętego, który... Jeżeli się narodzisz w Duchu i Duch Święty się zwiąże z twoim duchem, ty masz rozeznanie i wiesz, na który film możesz iść, a którego lepiej nie oglądać.
Tak było ze mną, akurat nie z filmami, ale z muzyką. W czasach, gdy jeszcze piłem, bardzo lubiłem, byłem miłośnikiem bardzo ekstremalnych form heavy metalu. Żyłem tym na co dzień, słuchałem tego mnóstwo. I gdy któregoś razu już po nawróceniu włączyłem sobie jakieś tam nagranie, nie wiem, czy to była minuta, czy dwie, po prostu stwierdziłem, że jest to coś, co nigdy więcej nie zagości w moich uszach. Nie mówię o żadnym tam odtwarzaczu czy innym. Po prostu miałem w tym momencie pełne przekonanie, że jest to coś, co jest niezgodne z Bożą wolą, niezgodne z Bożym Duchem. W tym samym liście do Koryntian, z którego wam przed chwilą czytałem, jest jeszcze werset 12. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu się nie dam zniewolić. Jeżeli macie jakiś problem, czy dany, nie wiem, film, książka, dane zachowanie jest właściwe, spytajcie się najpierw, zanim to zrobicie. Spytajcie się Boga, spytajcie się i na pewno dostaniecie odpowiedź. Życie z Bogiem to nic skomplikowanego. Ewangelia jest prosta. Życie z Bogiem jest proste, ale tylko wtedy, gdy naprawdę żyjesz z Bogiem, gdy Bóg jest po twojej stronie. Chwała niech będzie Bogu Wszechmogącemu, Panu Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu. Alleluja. Amen. Amen.